Dzień dobry, mamy piątek, 4 września. Życzenia imieninowe składamy dziś Rozali i Przemysławowi. Oglądacie Państwo wiadomości telewizji Imperium, a w nich poczujemy magię świąt bożonarodzeniowych i sprawdzimy, jak spędzić aktywny weekend. Agnieszka Baran, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od przypomnienia. W niedzielę 6 września ogólnopolskie referendum. Osoby uprawnione do wzięcia w nim udziału odpowiedzą na 3 pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych oraz rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika. Prawo udziału w referendum mają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych i wyborczych oraz nie zostali ubezwłasnowolnieni. Lokale czynne będą od godziny 6 do 22. Przed nami weekend. Na jutro zaplanowano 4. piknik seniora. W Parku Chopina wystąpi Joanna Bartel, kabaretowa grupa Biesiadna oraz duet Karo. Wydarzenie rozpocznie się barwnym korowodem, który przejdzie Zwycięstwa i Aleją Przyjaźni do Parku Chopina. W programie znalazło się dużo atrakcji dla seniorów i ich rodzin. Miasteczko sportowe, plenerowa pizzeria i fabryka piernika. W wydarzeniu będzie towarzyszyć narodowe czytanie przygotowane z inicjatywy biblioteki pod hasłem A Wokulski jest w Gliwicach. Tematem tegorocznej akcji będzie powieść Lalka Bolesława Prusa. O 13:00 rozpocznie się literacki happening na skwerze Doncaster, a w Parku Chopina pojawi się uliczka przypominająca klimat XIX-wiecznego miasta. To w sobotę, a w niedzielę w tym samym miejscu filmowe pożegnanie lata. Od 19:00 w Parku Chopina zagra Gliwicka Orkiestra Kameralna. Zabrzmi muzyka z takich hitów jak Gwiezdne Wojny, Gladiator czy Piraci z Karaibów. Wprawdzie do grudnia pozostało jeszcze sporo czasu, ale już teraz rozpoczęły się poszukiwania na chętnych, którzy wezmą udział w tegorocznym jarmarku bożonarodzeniowym. Sprzedawcy, którzy chcą zaprezentować swoje produkty, mają czas na zgłoszenie do 5 października. Chęć wzięcia udziału w jarmarku można zgłosić listownie, e-mailowo, faksem i osobiście w magistracie. Preferowane są stoiska o charakterze świątecznym, z ceramiką artystyczną, biżuterią, ozdobami świątecznymi i wyrobami gastronomicznymi. W tym roku jarmark potrwa najprawdopodobniej od 5 do 23 grudnia, jak zwykle na gliwickim rynku. Gliwicka palmiarnia od dziś zamieniła się w galerię sztuki. Wszystko za sprawą niezwykłej wystawy pod tytułem Miłość potrzebna od zaraz. Będzie to wystawa zdjęć poświęcona naszemu gliwickiemu schronisku dla zwierząt. Kilkadziesiąt fantastycznych fotografii wykonanych przez wolontariuszkę gliwickiego schroniska, przez panią Kornelię Cesarz. Zobaczymy zdjęcia zwierząt, ale zobaczymy również pracowników schroniska w tak zwanej akcji, czyli tak naprawdę schronisko z drugiej strony. Jak wygląda karmienie, jak wygląda opieka nad zwierzętami. Wystawa w palmiarni zostanie do końca miesiąca, a takim jej zwieńczeniem będzie impreza Wariacje na cztery łapy, która już wpisała się w imprezowy kalendarz Gliwic. Myślę, że dobrze znana jest mieszkańcom Gliwic, ale przypomnijmy, wolontariusze, zwierzęta, potopieczni gliwickiego schroniska spotkają się wszyscy w Parku Chopina i zapraszamy również serdecznie Państwa. To w ostatni weekend września. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Za chwilę sport i pogoda na sobotę, a ja przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl. W imieniu swoim zespołu dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Dzień dobry, witam Państwa, Tomek Czoik, pora na wiadomości sportowe. Dzisiaj rusza trzecia edycja weekendu z koszykówką. W Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź pojawią się czołowe drużyny koszykarskiej Ekstraklasy. Impreza zainauguruje sezon 2015-2016. Patronat nad imprezą sprawuje Telewizja Imperium. Weekend z koszykówką to turniej przygotowawczy dla zespołów Ekstraklasy i pierwszej ligi. To możliwość sprawdzenia nowych składów przed zbliżającym się sezonem, poznania taktyki nowej zespołu. To możliwość również rywalizowania zespołami ze swojej klasy rozgrywkowej, tak żeby optymalnie móc przygotować się na zbliżające się rozgrywki, które
ruszają w poszczególnych klasach rozgrywkowych na przełomie września i października. Jakie prestiżowe ekipy tutaj się zjawią? Od dzisiaj będzie możliwość zobaczenia na hali w Łabędach najlepszych polskich drużyn koszykarskich. Na czele Stelmet Zielona Góra, który to w czerwcu zdobył Mistrzostwo Polski. W tym roku Stelmet będzie reprezentował nasz kraj w rozgrywkach Euroligi, czyli takiej swoistej lidze mistrzów. Kolejnym zespołem jest Rosa Radom, czwarty zespół Ekstraklasy zeszłego roku. Również zespół aspirujący do najwyższych miejsc w kraju. Kolejnym zespołem będzie nasz tutaj regionalny przedstawiciel, MKS Dąbrowa Górnicza, w tej chwili najlepszy zespół na Śląsku. Ostatnim zespołem będzie zespół Ekstraklasy czeskiej, zespół z Ostrawy. Oczywiście przy okazji tego turnieju my zapraszamy wszystkich kibiców z Gliwic do zapoznania się z nowym składem naszego zespołu gliwickiego, GTK Gliwice. Drugi sezon na parkietach pierwszej ligi. Nowy zespół, w zeszłym roku 9. miejsce i pewne utrzymanie w pierwszej lidze. W tym roku wydaje się, że potencjał zespołu jest wyższy. W związku z tym dwumecz z Sokołem Łańcut to taka pierwsza możliwość, żeby zobaczyć nasz zespół w akcji przed zbliżającym się sezonem. W pojedynku 1/8 Pucharu Polski pod okręgu Zabrze ŁTS Łabędy przegrał na własnym terenie z rezerwami zabrzańskiego Górnika 0-1. Dla podopiecznych Tomasza Owczarka oznacza to koniec przygody z rozgrywkami. Jedyną bramkę w spotkaniu w 34 minucie zdobył Rafał Wolsztyński. W drugiej części meczu ekipa z Gliwic stworzyła wiele dogodnych okazji bramkowych, zdobywając nawet gola, który jednak nie został uznany. Wynik do końca meczu nie uległ zmianie.